A to ja teraz. Witamy Was w kolejnym odcinku Levelu. Tomb of Qualloch, tak jesteśmy. Taki Tumberski jest. Jestem. A Castor nazywa się Deskion, coś tam. Deskion of Qualloch, tak. Deskion of Qualloch, tak. A czekaj, bo tutaj są dźwignie jakieś. A, bo to ta kula i to już zalane w ogóle, fajnie zrobione. Nie było tak, fajna wizja, podoba mi się. Spokojnie. Dobra, dźwignia od razu na prawo jest. No wiem, no właśnie powiedziałam. A, tak zrobiłaś już. Nie, jeszcze nie przeciągłam, nie, ja powiedziałam tylko, teraz przeciągam, zapisuję w trakcie przeciągania. Dobra, ja biorę szoguna, bo ja nie będę się tutaj szczypać. A co tutaj się dzieje niby? No, ale tutaj się nic nie otworzyło. O Boże, ty! Co? Ona jak manioku strzela, to się ma. Ale ona strzela podwójnie. Ona cały czas strzela. Czu, 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 czu. Się wystraszyłam, co się ja dzieje. Też ma za karabin jakiś. A jak go trzyma? Czekaj, trzeba stanąć tak pod ścianą, żeby ją zobaczyć. Jak to zrobić? Kurde. Fajnie. No tak, manioku. Dobra, bo no dobra. Gdzie ja mam teraz iść, bo już zaś się potraciłam. No ogólnie to się idzie na prawo, ale jadę do góry. Zobaczyć, czy kura na mnie spadnie. Tak? No to ja sobie oczywiście zapiszę. Oczywiście, że tak. No i co z tą kulą teraz? No spadła, nic. Ale ona ma spaść? Znaczy, no tak było w inwerku zrobione, nie? Aha, czyli muszę uciekać. Może, ale nie musi w sumie, wiesz? No tam możesz sobie podejrzeć tego skiona po prostu na końcu, jak wygląda. No czekaj, jedna spadła kula, jedna jest? Jedna. No to czekaj, biegnę. Jezu, jesteśmy plecy swędzą. Nie no, nie, już po prostu naprawdę. No ale co ty tak cały czas się na mnie uwziąłeś? Już po prostu naprawdę. Ja ci się zaraz wezmę. Proszę? Proszę? Ja ci podokuczać trochę, nie? To już wystarczy, to już za długo trwa. Dobra, idziemy tutaj skąd one wyskoczyli, tak? Oni. Tak, idziemy. No i musisz sobie wybrać, oni? Które przejście. Oni? Brat i siostra? Oni? Uważaj, bo tu też powinien wyskoczyć. No ale to gdzie idziemy? Mów. Na lewo, nie od razu. Tak? No to idę. No, po kolei, tak w każdy trzeba. Idę z tym shotgunem. O, jakie muzyki piękne, jakieś pochodnie. Jest dźwignia. Aha, to przyszliśmy do najgorszej sali. Dobrze. No trudno. No co? To jest to zagadka, której nie ogarniam niby. No dobra. Czyli tak, dźwignię zrobiliśmy. Jezus, czekaj, bo troszeczkę mam za głośno tą muzykę. Nie, ale to jest wszystko zalane, nie było tak. Nie było tak. Bo nie ma tak być. No, i następny. A ta dźwignia, no i co? Ona przesuwa ten kloc, tak? Szkur. Pozdrawiamy. To co pies mówi. No. No, coś się przesuwa. Ale tutaj są takie jakieś drzwi, jakby się miało otworzyć. Tak, one się otworzą kiedyś. Badziulek. No. Chodzimy, chcesz, nie? Żeby go wpuścić. Ale to chyba nie ma tak być. Ale co, ja mam zejść na dół? O, tu jest w ogóle. Dlaczego to jest woda? Mnie to zastanawia. Nie powinno tak. No nie wiem, no tak sobie może zrobił. No dobra, w każdym razie koło tej skrzynki, co się wpada do wody, jest przejście po lewo. Widzisz? Znaczy, że pod wodą. Pod wodą, no. No to idę, płynę znaczy. Idziemy, idziemy, no. Boże, no nie ma. Hał, hał. No ale co, niech sobie porozmawia troszeczkę. Ale on tak będzie robił, dopóki go tutaj nie wpuszczę. Kochany. Bardzo. Też taki, no przeszkadzajek. Idę. No bo specjalnie wszystko. Oni się rozmawiają. Idę tam. Aha. Na prawo do góry gdzieś, nie? Mhm. Kurde, tą flarę mam, boję się, że się będę łapać i ona zaraz mi się... Ale tutaj... Aha. O, a będzie no apteczka w takiej wnęce? Czy to nie? Aha. Też niewysokie te bloki. Boże. Okay. Uniwersary nie było tego zrobionego, no i dobrze. No i dobrze. No nie. Były tylko wilki i tam u góry linka i w sumie... A, tu mam się opuścić. Coś mi iluzję? O! Co się dzieje? No po co ja tak zrobiłem? Tak schodzić mam tu gdzieś na dół? Schodzić, no tak robię, ale nie wiem, czy to w ogóle... Aha, dobrze, na ten kloczek powinniśmy. No nie. No i gdzie ja jestem? I taka, i znowu ta woda, nie? No, tylko że mam... Aha, i na ten kloczek mam wskoczyć niby stąd? Niby.
Aha, ale z tego niższego, a co jest po drugiej stronie? Tam na tym klocku nic? Z drugiej strony to my tam skakaliśmy przed chwilą, tak? Nie. Tak. Tak? My tam byliśmy, takie kółko jakby robimy. No już cichutko, cichaj. Tylko ten klocek to nie ma sensu z tego klocka, bo tutaj trzeba skoczyć na taki wodospad z prawej strony, jak się wychodzi z tej wnęki, widzisz? No widzę takie ze ściany, co płyn. Aha, tutaj ten. No ale to co, nie doskoczymy stąd? Znaczy, ja to robię z tej wnęki, nie? Że banana robisz? No takiego ala banana, bo to jest dźwignia, ona jest potrzebna bardzo. Z miejsca ona mi wskoczyła nawet. Tak wykręciłem leciutko, nie? Aha, tutaj. Nie? Tu wyżej, tak? No wyżej, taki wodospad, taka pochodnia. Dobra, bo ja jeszcze gdzieś indziej. No, a ja tam gdzieś indziej już bym poszła. Okej. No, ale nie wyśmiewamy się na antenie. A co robimy? Siebie nie wyśmiewamy, tak? Siebie nie wyzywamy. Siebie nie wyzywamy, tak? No to było tak powiedziane, pamiętam. Oj Boże. No co? No jak normalnie było? No ale... Ale nie tak. Do przodu skocz... A czemu ty tak robisz? Co? Ona mi nie chce... Ona nie skacze mi do przodu. Ona mi skacze do góry. No to czemu? O, teraz. Więc nie wiem, co się stało. Nie wiesz, co jej się stało? I to do tej następnej dźwigni, nie? Aha. No nie wiem, co ona... Nie wiem, co ona. Wiesz co, bo ten klocek mi znika, jak ja na nim stoję. Znika trochę, wiem, jakieś głupie to jest. No znikające teksturki, ale to wybaczam, bo to jest... To leci jakaś kość, można to podnieść. Kość? No. No, kość się chyba nie zbiera. O, znowu wyszedł jakiś bebok. Wyszedł, ciulas, już tu mi chodzi. No tak niby duża. Ale gdzie chodzi? Po wodzie? No jak Jezus. Jak Lara w czwóreczce. Dobra, i co teraz? No, no i teraz wracasz tą tam. Na tą taką skrzynkę możesz skoczyć w wodzie i z niej już tam skąd przyszliśmy, nie? A my skąd przyszli? Aha, co było to wejście na lewo? Dobra. Tak, tak. Wiem. No to ale... zobaczyliśmy, nie zobaczyliśmy, ale tutaj w ogóle... Bo te drzwi się otworzyły nam, nie? Teraz. Bo tej dźwigni trzeba było z nich skorzystać. Ale wcale nie trzeba, jak widać. No ale tam jak mi ten raptor szedł, to tam było jeszcze... Miałam zamknięte te drzwi, to masz no, ale teraz są otwarte, tylko że one już są po nic na mnie. One się w ogóle otworzyły, nie wiadomo skąd i dlaczego. Nieważne. Najważniejsze, że mamy dźwignię zrobioną. O, tu się drzwiczki jakieś otworzyły. To co ja mówiłam, że zamknięte. No. Jakieś bugi mam. Ja w ogóle słyszę, jak Lara cały czas tak jakby... No. A nie, to on tutaj chodzi chyba, to on taki dźwięk wydaje. To jest taki dźwięk, jak on chodzi po tej wodzie, jakby ona do wody wpadała i wypadała. Robi, no takie. Też mówię, co to mi tak. Boże, łebem zawaliłam. Dobra, to wychodzę stąd, nie korzystam z tych drzwi. No. Jak wyszliśmy, to który wybrałeś? Na lewo, to czas. Jakieś wyboki są? No właśnie chyba nie, ale tutaj to, że to zalane wodą, to w ogóle jest dla mnie sztos. Ładnie to wygląda wszystko. Ale nie, czy to tak może być, że to jest wodą zalane. To co, wodę mam jeszcze zakręcić? O Boże, jakie to jest zbadżone, to mi się nie podobało akurat. Ale co się stało? No zaraz zobacz. No nie wiem, ja jestem gdzieś tutaj w wodzie, coś tutaj w ogóle jest jakieś wyjście czy coś? No tam jest taka dźwignia zwykła i zapadona podłoga, no i tak miało być, nie? Że nie wciągniesz dźwignię, bo Jezus się zapada. Maria! Tylko, że ona się jakoś tepie pod spód dźwignię, nie wiem, co to miało być. Jak się wstraszyłam! Ale brzydko zostało. O Boże! Brzydko. Nie fajna akcja. A, bad feelings. Ona pływała, a nagle ją gdzieś na dół zrobiłem. To... No, no, zapadła się razem z podłogą chyba, nie? No, jak z podłogą? Powinna się unosić na wodzie.
Jak unosić na wodzie? Jak ta woda też przepłynęła tu. Nic nie zrobiło się. Nic żadnej, jak zwykle. No po... Co? Bo nie rozumiem, co tu się wydarzyło. No takie no, smaczek. No ale co ty robisz? No dobrze właśnie. Alright, I'll take it. No co ty tam zbierasz niby? Jakieś wpadłem w dziursko i właśnie faktycznie apteczka tam była, pamiętam. Mhm. Tu ma jakąś skrzynkę. Tak, ze skrzynką. Wyciągnąć mam ją? Ale co to było? No ja nie wiem. Ja może zobaczę, czy te dzbanki się rozwala? Nie. O Jezus, naprawdę tak zrobiłaś. Tak, bo tam jest taki skos specjalnie, żeby. Wybuchują mnie te dzbany. Te dzbany nie wybuchują. Zanim pcha, to ona w ogóle tak te ręce daje na dół śmiesznie. Ręce na dół. No jak chcesz łapać skrzynkę. No bo ona musi zamach wziąć. No, zamach. Źle idę. Aha, to są jakieś apteczki. Właśnie tam wpadłaś też w to dziursko, tak? No. No. To źle, że tu idę, mówisz? Dobrze właśnie. Oj. A co było w ostatnim trzecim? Bo nic takiego. Nie pamiętam już. Tylko podłoga zapadana, tak mi się wydaje. Nic tam się nie stanie. A co ma się stać? Po co tak się pytasz? Ta gra jest za łatwa. No to nie wiem. Za łatwa jest, bo je znają na wylot. Nie ma żadnych smaczków od siebie dodanych. W ogóle no nic. Jak nie, ta woda przecież. No woda, no dobra, ale co ona mi zmienia? Nic. Swój komentarz w tej sytuacji? No co ja ci mam jeszcze powiedzieć? Nie, coś miłego. Może Putin? A może... A może się prawie zabiła Lara. Wracamy, tak? Że przez tą wodę nic nie widać, mam dość. Do tej skrzynki, którą ciągliśmy. No po co? No ale to po co? To gdzie mam iść? Tam dźwignię przeciągłam i co? No i na dół jest, nie? Wejście. O Boże, naprawdę. Zaś spadłam, życie straciłam. Ale masz to lapteczek. Ładuję. O bo. Nie chcę tego słyszeć. No dobra, chcę. Pochwal się, gdzie masz zapis? Już pośmiałeś się? No? No, nie jest. Jeszcze właśnie. Więc levelu zaraz. Pyta jak się zaraz? No właśnie. Tego... Może to chyba nie ma tak. No chyba właśnie ma. No dobra, no i co? No i co? Moich plumpciam se zaś z powrotem, tak? Powrotem teraz dalej na lewo, nie? Wtedy co kolejne przejście. No a tutaj to pod wodą? Ale co pod wodą? Tam no, byliśmy przed chwilą. Czekaj, no to jak wpłynę w to ciekawe jak to będzie wyglądać teraz. Aha, no zaś tak samo. No właśnie, jakieś te dupki to jest chyba nieprzemyślane troszeczkę. Ej, ale... Najmniejszy. Ale co? I bo sekret jeszcze jeden nam jest potrzebny, tak? Nie wiem. Nie jeden, nawet więcej ominięto 10 tysięcy. No ty. Tyle było w tej grze. Ale czemu taka jesteś? Jak? Aha, bo są dwa sekrety w jednym, no i jeszcze jeden powinien być. No i co teraz? Zaś na lewo? No. Ryłko tu jest jakieś. Ryło? Buty, ryłko. Ja nie wiem. Przełdą się tu zdobywa drugi, no to ja nie wiem, czy tak ma być. Ciekawe, gdzie ty go zaś masz, ten szokun? No jak? W plecaku. Więc gdzie tu? Zaś za tą skrzynką jakąś? Do skrzynki suwasz i tam trzeba do dźwigni, nie? Tak. Nie wiem, co się robię. Nie może boli. No ale... A wiem chyba, gdzie jest sekret ostatni. Tak mi się wydaje. Że wszystko się okaże na koniec. Jezus, mi ta ręka cierpnie. Ale będzie przypał. No masz za wysoko pewnie, nie? Nie wiem. Normalnie mam, na stole. Jedna cierpnie, a druga no to normalnie nie. Na stole to chyba nie jest normalnie. A czemu? A jak ty masz niby? No, na biurku na przykład. Co za różnica? Do stołu. Ej, wpadłam! Ale nie miało tak być.
Czemu? Ale gdzie wpadłaś? Do kolce? W te kolce, no, ale ja żyję. Jeszcze czemu zapytasz? Wpadła w kolce? Czemu? Boże. Nie no. Po prostu. Teraz co? Co teraz się stało? Teraz znowu na lewo i sprintem, tak? Teraz wracamy do głównej sali, gdzie kula. No jestem. I naprzeciwko. Z jakiegoś zielonego ryła? Tak. O Boże. No i dojdziesz do takiego czegoś, bo są takie schody. Ale tu drzwi zamknięte. Takie schody będą. Jakie schody? Ja tu mam drogę zamkniętą, jak mam iść? Jakie schody? No czy jakie drzwi? No nie mogę iść dalej. No to chyba dźwigni nie zrobiłaś. Jakiej zaś? No kto ma wiedzieć? No to głupie to. Tu jest, gdzie ta kula wpadła, tak? Nie, naprzeciwko. Jak o to mówię do zielonego ryłu. Ja teraz wiem, skąd ja... Stoję tutaj, co do Sciona idę. No to jak wychodzisz od tej kuli, co się wygodniło, no to na prawo. Prawda? Jeszcze powiesz, dziwnie jest. No ale tu znowu zdolno. Pełno dróg. Jakich pełno dróg? Jedna przeciwko siebie. No nie. Trzy drogi są. No ale miałeś na prawo iść, a poszłaś na lewo. No źle mi mówisz cały czas. Boże, no powiedziałem, że jak wychodzisz z kuli, no to co? No wychodzę z kuli to? No prawo. Gdzie ta kula? No to tak zrobiłam. Tam z tej takiej pochylni, nie? Długiej. No nie. Z długiej pochylni jak wychodzisz. A to z długiej pochylni, jak wychodzę na prawo, no to jest całkiem inna droga. Czy... No to taka jest i chyba to jest od kuli właśnie, tak? Nie. A kula to jest tam w przejściu, skąd zaczęliśmy lewe, która spadła, to nie... No to ja od spadniętej kuli już a mówię. To nie powiedziałaś. Powiedziałam. No i teraz takie schody są, tak? No, i te schody od razu się zaczynają. Zobacz, przy pierwszej strzałce do góry są zamknięte drzwi za posągiem. Mhm. No i tam masz iść. Na prawo. Na lewo. Mam dość. I na końcu jest sekret. Szogun. Jest, a tutaj na dole jeszcze coś było, nie? I pod tym szogunem jest drugi sekret. No wiem, właśnie. No, i brakuje nam jednego. Okej. Okay. No tak robi ona chyba, nie? Okej. Zużyłem 2167 amunicji, a 1238 z tego trafiło. To ja nie rozumiem. No co, tak na 1000 właśnie. Amunicji gdzieś wystrzelała? W kosmos. Dajcie spokój. No taka jest właśnie ona. Dobra, nie wiem, czy już idziemy. Teraz idziemy po skion już nareszcie. No idę. Tylko czemu mumia będzie na mnie lecieć? Czekaj, to zobaczy tego beboka. Patrzy się ta mumia za mną, czy nie? Powinna się patrzeć specjalnie tak zrobione, powinno, że mnie wzrokiem śledzi. Nie, to było tam jak ten, jak oni grę oszukiwali, to wtedy chyba ona... Nie no, patrzy głową za mną chyba, czy nie? Dlatego w aniversarii na katcence ona spadła właśnie. Gdzie ale spadła? Nie, na katcence tak się rzuciła niby do przodu, nie? Tak zrobiła? Grała niedawno i nie pamiętam. No ale, nie, no ale co, rzuciła się, bo mumia się na nią patrzyła? Nic nie rozumiesz. Mam to już brać? No biorę, cząka się, wszystko mam dość już. O nie. Przez te drzwi zamknięte i tu będą głazy no, i wszystko. Nie mogę zapisać. Boże. Przez które drzwi zamknięte? Jezu, przez tu jest głośno. Zabiło mnie z sufitu. Chodziło mi o to, że w jedynce mumia patrzała za Larą i wcelowała w nią. I jak się ją zabiło, mimo że ona stała, to ona padała, omarnięta. Lara? Mumia. Aha. Dlatego w aniversarii się na katstence rzuca na Larę ta mumia.
Puśwa, no nie widzę nic przez oczą hadło, mam dość. Ja cicho siedzę, bo zaraz będzie... Teraz jak do wody wpadniemy, to jeszcze no. jest jeden sekret. Ale gdzie on jest? Ale zapisz tutaj... tą grę, dlaczego się nie da? A dlaczego ja krwawię? W wodzie? Co się dzieje? W wodzie, bo cię szczela już on pewnie. W wodzie na prawo musisz skręcić do wnęki. Jestem już w sekrecie, jestem. No i ostatni, 14, super. Tylko muszę wyjść, bo już powietrze. Bo tu trzeba wyjść. Czekaj, chyba, już tam... Ej, ale co ty zrobiłaś? A bo my się będziemy z nim szczelać, to ja szogun nabiorę na niego zaraz. Będziemy się z nim szczelać. Here it is. Ale cicho. No. Tak powiedziała mi niemiła. No mi też tak teraz. No czemu mnie uciszasz? Tylko mnie uciszasz i uciszasz dzisiaj niemiła. A jest zaś kaps. Może jak się na główkę, no. Nie robi nic. Już mi krawia leci z wulwy. O Boże. Gdzie on jest? Nie tak mówię. Aha, trzy strzały i koniec? A, co za zabawa? Co za bajka, chciałam powiedzieć. Jaka scenka w ogóle ty? Ale on mnie mocno strzela już. Ale teraz cichutko, bo scenka. Aha, wstaje cicho. Proszę skłosić cicho. Aaa. Jemu. Koniec. Za mało to dla mnie jest. Ja chcę Egipt. Za mało to dla mnie jest. No dla mnie też. No to się byłby piękny, bo tak się już chce no. dalej grać. I co teraz zrobimy? Tu ma go z aniołka, tu ma go z jedynki. Niech się część, nie? Nie, no super, że to dali. No miał krew na ręce. Boże, jeszcze tak stała się, patrzała po prostu w kamerę, jak jakaś dziwna. Nie no, super ten remake na tym silniku. No. Piękny jest. Piękny. Fajnie, że tą wodę dodał. Coś innego, ale to samo. Ale inaczej zupełnie. Fajne. Coś innego, to samo, ale inaczej zupełnie. No, zajebiste. Fajnie, że tak zmienił. Cieszę się, że to znalazłam w ogóle. Czekam na Egipt. No właśnie, trzeba tam coś tam popisać, że chcemy więcej. Żeby no więcej zapraszamy, zrobili. Słuchajcie, na custom Halloweenowy zaraz. Jak to? No, no przecież. Nie no, to? Jeszcze tego aniołka może demo, bo to jest też na jeden odcinek te demo. Aha, tam. No to tak, może tak być. W każdym może razie tak być, a jak nie, to odcinek. Halloweenowy. Uwagi, nie ma odcinka chyba któregoś pierwszego, więc tak. To już wam powiem od razu. Żebyście wiedzieli, nie byli zaskoczeni. No. Co jeszcze mogę wam powiedzieć tak dodatkowo, że Dead by Daylight tam do końca roku zaplanowane już. Aha. Jeśli chcecie, się tym interesujecie, no to do końca grudnia praktycznie są meczyki. My już no. nawet mamy custom świąteczny. Custom świąteczny już jest nagrany. Już 3 miesiące temu był nagrany, tak spoko. No, Halloweenowe są. Halloweenowe też 5 miesięcy temu nagrane, ale są. Są. No. I będziemy cisnąć, słuchajcie, serię, kontynuację pewnej gry, którą już graliśmy, tak? Jak się no ale jeszcze wiecie. Jedną nową, nie? He? Tak, no te. Bo tak, bo odpadnie nam custom, potem garnie i wskoczy. A po niej będzie właśnie kontynuacja, czwarta część, już wiecie co, pewnie nie, na ciuszki. W każdym razie to na tyle i my się żegnamy, dajcie znać, jak wam się podobało. No, pa, pa. No, mi cześć. Bardzo. Dałabym 10. Aha, ocena, tak? No, dobrze. Ja bym dała 10. Już nawet za całość mogę powiedzieć, bo wiem, że będzie to super.
No jakiś nawet w ciemno. No 10 może nie dam, ale dam 9,5. Jak? 9,5 ode mnie. Cześć!